Dzień dobry, witam wszystkich na Biofarmikolin. Dzisiaj słów kilka na temat planu regeneracji oraz wypasu naszego świeżego tutaj, świeżo założonego pastwiska, tak, które zostało to zasiane w zeszłym roku. No i w tym roku już jest, że tak powiem, w pełni użytkowane, to znaczy w dwójnasób i kośnie, i pastwiskowo. Kośnie, efekt jak widać leży przed nami. Tutaj tą część, no jedną część w kształcie klina zdecydowałem po prostu ściąć na siano kiszonkę z dwóch powodów. Po pierwsze, jest tego tutaj zbyt dużo dla stada 21 owiec. 4 hektary to zdecydowanie za dużo na raz. Więc po prostu, żeby tutaj nie miały cały czas starej trawy i żeby to można było jakoś odświeżać i regenerować z sensem, postanowiłem to po prostu część przeznaczyć na pokos siano-kiszonki. No i też po to, aby się po prostu zobaczyć, nauczyć, stestować, robić siano-kiszonkę tą naszą presą, którą zakupiliśmy w zeszłym roku, ponieważ no, nie było nią robione jeszcze siano kiszonki, więc, że tak powiem, na pierwszy ogień poszło taki cienki pokos z koniczyny i ze świeżo sianej trawy. Tutaj to pastwisko, już nie wiem czy widać, bardzo ładnie koniczyna kwitnie. Tutaj, gdzie jest skoszone, zaczynało kwitnąć dopiero. Teraz już jest taka pełnia kwitnienia. Owce, tam stoi beczka z wodą, tam mają swoje wybiegi. I tak za chwileczkę pójdą na całość. Tutaj jak już mamy wykoszone, tutaj będę robił w poprzek ścianę z belek siano-kiszonki, z tego co tutaj mamy, oraz z lucerny. Tak jak tutaj widzimy, mamy powykaszane dookoła. Także proces grodzenia będzie szedł w dalszym ciągu, a w międzyczasie będziemy się posiłkować po prostu płotkami z opon i z no, siatki elektrycznej, tak? Tej tymczasowej. Także tak to sobie tutaj wygląda. Mniej więcej po połowie jest to podzielone. Tu jest jakiś hektar 90 skoszone, jakiś hektar 90 zostało. I tutaj plan jest taki, ażeby tą część owce sobie zgryzły na maksa, ile tam im wyjdzie. Co zostanie, to zostanie. Do momentu, w którym ta część, która została skoszona, nie odrośnie świeżą runią. I wtedy po prostu owce zmienią kwaterę na tą stronę. Bo tutaj po siano kiszące, no to wszystkie trawy są zabierane łącznie z nasionami traw, więc nic się tutaj nie wysieje, nie zagęścimy runi, a run tutaj jeszcze ma wiele do życzenia, więc tutaj plan jest taki dwuetapowy. Najpierw ta część zielona, bliżej tam wybiegów, tutaj owce przyjdą, zrobią co mają zrobić, zregenerują, niedojady wszystkie zostaną prawdopodobnie skoszone. One tutaj sobie pójdą na tą stronę, na świeżą trawę, później tutaj, tu gdzie są, będą w tej chwili kwaterowane, pastwisko zostanie zostawione właśnie na drugi pokos siana i tutaj będzie z tej części również zbiór, tyle że siana, już bardziej nie siano kiszonki, a z tej strony mamy po prostu siano kiszonkę. No i tutaj właśnie drugi etap będzie taki, że tutaj owce sobie przyjdą i będą, abym poleciał, i będą sobie szamały i po prostu później to, co nie zostanie zjedzone, no to po prostu nasiona zasilą po prostu runię pastwiskową. O, zejdziemy na dół. No tu chciałem pokazać parę ciekawych rzeczy, jak nam tutaj koniczynka wygląda i pastwisko. Tak jak się patrzy, trawy wyglądają bardzo fajnie,
Widać, że jest różnorodność, różne gatunki traw mamy. Nie jest to jednolity porost, więc nie ma tutaj monokultury, są różne gatunki. No oprócz tego jest koniczyna i jest nostrzyk. Nie wiem, czy ktoś da radę rozróżnić. To jest nostrzyk. Nostrzyk biały dwuletni. Tutaj jego się znajduje dosyć dużo. Bardzo łatwo go rozpoznać w koniczynie, w trawie, przez to, że on ma właśnie takie te kędzierzawe listki po prostu. Tutaj w tej części akurat nie ma go zbyt wiele, ale jest. Tutaj tam jest go zdecydowanie więcej. I zaraz tam podejdę, po prostu chcę pokazać, jaki on wielkości jest pod koniec maja. Tutaj tak samo. Mamy właśnie nostrzyk. Także tutaj też mamy to wzbogacenie runi pastwiskowej, oprócz koniczyny. Tutaj to samo, nostrzyki. Nostrzyka nie szło tutaj za dużo, bo tu chodziło, bo to jest wsiewka z zeszłej jesieni. Jesienią to było wysiewane z zeszłego roku. Chodziło o to, żeby wzbogacić tą runię pastwiskową o lucernę. A nostrzyk to tam przy okazji, troszeczkę tam trawy jeszcze było, ale ta ilość tego to była po prostu taka symboliczna, po prostu trzeba było te nasiona traw wymieszać. W tym roku znowu coś tam dosiewaliśmy troszeczkę, ale nostrzyk, który tutaj widzimy, to jest bardziej z jesieni zeszłego roku. Bardzo piękny, wysoki i tutaj jest go zdecydowanie więcej. I tutaj już go można bardzo ładnie, w tej pozycji bardzo ładnie możemy go zaobserwować i porozróżniać pojedyncze pędy. On jest wyższy, jaśniejszy, no i nie kwitnie. A tutaj nie będę wchodził, bo tam jest po deszczu. Mam za krótkie buty. Tutaj u sąsiadów na płocie można bardzo fajnie zaobserwować właśnie, jak ten nostrzyk tutaj sobie wygląda. Zobaczcie, tutaj to samo. Tutaj już jest duży krzaczek, bardzo wysoki. I tutaj tak samo możemy zobaczyć. Bardzo ładnie nostrzyk tutaj się prezentuje. No nie wyszedł wszędzie, nie w takiej ilości, ale na całym pastwisku go można znaleźć. Już jego taka niewielka ilość wystarcza, aby go było czuć. W zasadzie ja zauważyłem nostrzyk dopiero, znaczy się zauważyłem. Zacząłem go szukać w momencie, kiedy zacząłem kosić tutaj pastwisko na siano kiszonkę, bo czułem w ciągniku, że jest nostrzyk. Nie widziałem go, a czułem go. I to już było w zeszłym tygodniu, kilka dni upłynęło. I dopiero w zasadzie wczoraj, dzisiaj pogoda się na tyle zrobiła sprytna, że można było to po prostu zwinąć i spresować, czy tam na odwrót, i dzisiaj po prostu zauważyłem, że tego nostrzyka faktycznie jest sporo, dużo. Belek, jak widać, mamy 7 sztuk, jedna była wywieziona, było 8, mi się tam po prostu rozwaliła, miałem trudności z ustawieniem presy. Nie robiłem tego wcześniej, siano kiszonki, więc miałem troszeczkę problemu. Informacji jako takich w internecie też nie mogłem znaleźć, jak się tego typu presę ustawia. Chociaż w zasadzie troszeczkę znalazłem, no i zastosowałem się do tego. Chodziło o zmniejszenie zgniotu w tych presach i niestety, żeby po prostu ten zgniot zmniejszyć, bo widzimy, jak paruje. To jest zgrzana trawa, to się absolutnie do zwierząt już nie nadaje. To wszystko pójdzie po prostu w obornik, w kompost. Około 3 belek takich solidnych, takich jak tam piguł, zostało zmarnowanych niestety. No dlatego, że rozwalały się. Pękało sprzęgło. Sprzęgło ścinające na 2 śrubkach, 6. Zbyt duży opór przy zbyt dużym zgniocie. Po prostu materiał jest zgniatany od samego początku. Jest to prasa zmiennokomorowa, łańcuchowa. I belka
w wadze wychodziła taka, że łańcuchy presy nie dawały rady tego obrócić. No i automatycznie po prostu strzelało sprzęgło przeciążeniowe i ścinało tam te dwie śrubki szóstki. No i ja po prostu musiałem zmniejszyć na minimum zgniot w presie i dopiero w tym momencie udało się robić normalne belki. A że te belki były robione w piątek po nocy i zaczęło lać, także nawet nie miałem możliwości ich zwinięcia. One mi się rozwalały, były zbyt ciężkie, nie dało rady tego po prostu ruszyć, nic z tym zrobić, także no niestety dobre 3-4 belki, bo jedną z takich belek próbowałem dzisiaj też owinąć, ale się nie zmieniłem zdaniem w międzyczasie, a już miałem tam, że tak powiem, na widłach ją, to ją zawiozłem tam na kompost. Także tak. Także tu około no, hektar 90, 80, coś takiego. 7 belek wyszło, powinno być około 10, 11 sianokiszonki. Naprawdę bele są bardzo ciężkie. Po turze sądzę, że ważą dobrze ponad około 400 kg. Być może są zbyt mokre, ale po prostu nie można dłużej czekać. Dlatego, że po prostu materiał się tutaj nam psuje. Roboty inne jest bardzo dużo, więc nie można sobie tutaj pozwalać na takie rzeczy. Trzeba to robić tak jak jest. Lucerna też już jest skoszona i czeka, więc też trzeba tam się streścić. Tutaj było tak naprawdę, to pole było przeznaczone na poligon testowy dla presy. Doszłem do ładu, już wiem o co chodzi. Mogę presować. To jest po prostu kwestia wprawy. Kiedyś miałem presę polską Z263, czyli tą ostatnią wersję tych pasówek pierwszych, sipmoskich, już taką najlepszą z tych trzech. I w pierwszym roku, powiem szczerze, że miałem codziennie ochotę, kiedy na nią patrzyłem, miałem ochotę ją po prostu cofnąć w rów i podpalić. Ale to był taki pierwszy sezon. To było po prostu straszna katorga. No to nie dość, że siano się robiło, upał, gorąc, to jeszcze po prostu maszyna nie idzie i to jest katowanie i siebie, i sprzętu. Ale po tym pierwszym sezonie, kiedy człowiek się po prostu nauczył tym wszystkim pracować, zdobyłem instrukcję obsługi, że tak powiem, do tych prac, bo tutaj nie było z kim na ten temat porozmawiać, to później to już robiłem po nocach. W dzień żniwa, a w nocy słoma, siano, nie było żadnego problemu. A rocznie robiłem od 1000 do 1500 bel słomy i siana, więc to nie jest to mała ilość. Tutaj jeszcze pokazuję właśnie na tym paseczku, takim przy stercie, widać właśnie fajnie koniczynę tutaj w cieniu, bo słońce to jest cały czas za stertą, z tamtej strony, z lewej do prawej. I tutaj w cieniu po prostu koniczyna widzę, że nie kwitnie. Ale za to trawy fajnie wybujały. No i nostrzyk też właśnie bardzo fajnie widać. Także o. Także takie zasilenie runi pastwiskowej tutaj przy stercie. Jest to tak dużo fajniej, bardziej zagęszczone. Tutaj na pole jak się popatrzy, no to widzimy. Tu akurat jest taki dołeczek. Tu jest takie w zasadzie chyba najgorsze miejsce. A widać właśnie, ile jest dziur. Mimo tego, że jak się patrzy z boku, to run jest bardzo fajna, gęsta, tak jak tam. Tak samo tutaj wyglądało. To jednak po skoszeniu nie ma tego dużo. Gdyby to było siano, to ilość by była, przypuszczam, no sporo większa. Sporo większa, przypuszczam, że po prostu tak jak tutaj powinno być 10 belek, to byłoby około 25 do 30. Czyli tak, no, jakby było 30, tak 15 z hektara, no to było naprawdę dobrze, ale raczej nie. Myślę, że tak maks 25 sztuk, między 20 a 25 sztuk siana by było, no bo to jednak bardzo dużo traci ze swojej objętości. Także tak to wygląda. Pająk też ucierpiał, trzeba było zakupić, zainwestować w nową ośkę.
tutaj już kurczę pękło, było doraźnie spawane, żeby tutaj chociaż to pole dokończyć. No tam prawie wytrzymało, z braku z 5 metrów, no, ale to już tam presą się, sama presa sobie pozbierała bez łaski. No ale żeby robić dalej, to też trzeba tutaj to zmontować. Także tak to tutaj nam wygląda. Sprzęt leciwy, ale działa. No, siano kiszonka. Tak jak mówię, o 7 belek nam wyszło. Jak widzimy, takie sobie kulki. Dramatu nie ma. One zdecydowanie lepiej wyglądają w folii, jak bez folii. No bo jednak tam nie ma przystało komorowych. Te kształty jednak są takie zachowane, powtarzalne. Tutaj przy zmiennokomorowych, no to jeszcze takich starych, starych wersjach różnych pras, bez względu na firmę, to już jest po prostu troszeczkę inna bajka. To już trzeba mieć nieco wprawy, żeby ta belka była, te belki wychodziły jednolite. A tutaj po prostu, że tak powiem, lekko pod strachem się już jeździ, żeby te sprzęgło nie rąbło, żeby do tej wielkości dotrwało, żeby nie było ani za duże, ani za małe. No i te belki mają, mówię, powyżej 300 kg, 350-450 kg mniej więcej ważą, więc są, że tak powiem, treściwe, gęstość mają odpowiednią. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak to się w dalszym ciągu zachowa. No ta cała sterta tutaj, którą mamy przed sobą, też jest po tym New Hollandzie 841. Jest tutaj słoma i siano zeszłoroczne. Także jeszcze taki zapasik mamy. W tym roku będziemy zbierać wszystko, co się tylko da. Z jak największej ilości, znaczy no, z naszych łąk. Ale będziemy po prostu zagęszczać te ruchy, żeby były dwa pokosy siana i jeden pokos siano-kiszonki jesienią. Oprócz tego jeszcze z lucerny. Dzięki temu, że będzie dużo siano-kiszonki z lucerny, to taki jest zamiar, taki jest plan, żeby tej siano-kiszonki z lucerny było dużo. Chcemy właśnie wykonywać bell grazing, te rozwijane. Czyli będziemy rozwijać belki, jak na stole paszowym. Zaczniemy od tego najstarszego pastwiska, jest tam z drugiej strony gospodarstwa. Teraz jesteśmy za domami sąsiadów, to nawet nas nie widać. Owiec też nie słychać, czyli dobrze, głodne nie chodzą. No a tutaj co, no muszę wymienić sztycę z kołem, odprowadzić pajączka na miejsce, przyprowadzić przyczepę i pozbierać wszystkie te sparzone belki po prostu na kompost. Także no, paszy z tego nie będzie, ale też się nie zmarnuje, ponieważ będzie to zamienione w nawóz. Także tak, to chyba tyle, co miałem do powiedzenia krótko i na temat. Zobaczcie, to kozioł afrykańskie śliwki robi. No, dobra. To pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia i zachęcam do komentarzy. Także chyba to tyle, co miałem do powiedzenia. Mam nadzieję, że się nie pogubiłem gdzieś, nie straciłem kontentu. O co mi chodziło? Po prostu chciałem wyjaśnić, jaki mamy plan tutaj na to 4-hektarowe pastwisko, jakie chcemy zregenerować za pomocą 21 owiec na chwilę obecną. I jednocześnie pozyskiwać z niego pokosy siano, kiszonki i siana. I zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Czy uda nam się z tych 4 hektarów na bogato paść owce cały sezon pastwiskowy i jeszcze dodatkowo nazbierać dla nich paszy na zimę. No dobra, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Pozdrawiam, cześć.